Witajcie, moi mili. No i cytując klasyka, mogę powiedzieć: nadejszła wielkopomna chwila i oto rozpoczynamy pierwszy wyścig nowego sezonu ligi ASP GTS. Sprint na torze Kyoto. Pierwsze okrążenie wystartowali w ciągu 15 minut. Ci oto mężczyźni w ich szalejących rumakach będą próbowali pokazać, kto tu naprawdę rządzi. Na razie rządzi SR Ryba 157. Za nim rządzi Sarwis. Przez chwileczkę popatrzymy z widoku telewizyjnego, żeby się zaznajomić. Potem, jak widzicie na mapie po prawej stronie na górze, tor jest kręty, tor jest wymagający, tor jest full of zasadzkas, jak to mówią o życiu. Oj, oto pierwsze starcie tytanów. Ichthorn trzyma się na trzecim miejscu. Tak, Ryba właśnie zajął trzecie miejsce. Dużo się dzieje na początku, na pierwszym okrążeniu. Nikt nikomu nie odpuści ani centymetra. Tutaj nie ma taktyki. Tu nie ma taktyki, tu jest po prostu czysta adrenalina, którą właśnie Nightwing zaprezentował. Popatrzcie, jak to się robi. Z szóstego czy siódmego miejsca wskakuje się na czwarte, lekceważąc wszystkie zasady fizyki. Przeskoczmy na tego zawodnika, bo naprawdę to, co pokazał na tym zakręcie, to szapoba. Jeszcze zwrócę uwagę, żeby mi nie ucieknął, na przepiękne malowanie kolegi SR Ryba 157. Samochód wybitnie patriotyczny, wymalowany z okazji nadchodzącego święta 11 listopada, o czym oznajmia napis na przodzie. Z boku, jak zobaczyłem, prawdopodobnie jest marszałek, no któż by inny, marszałek Piłsudski oczywiście. Wspaniały, dumny orzeł, barwy biało-czerwone, rewelacja. Kelkes. Spokojnie, Nightwing po wewnętrznej, ale tutaj nie ma wielkiej szansy na atak. Na razie każdy z nich czai się na swojej pozycji, wypatrując błędu rywala. Sarwis zaatakował dosyć mocno od wewnętrznej. Oj, 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 oj. Nie uzyskał nic więcej. Nightwing nie odpuszcza, Sarwis nie odpuszcza, rewelacyjna jazda tej trójki. Tak, tak, ręce same składają się do oklasków, bo trzeba mieć nerwy ze stali, co najmniej takiej, z jakiej wykuwane są japońskie miecze, katany, żeby wytrzymywać taką jazdę w takiej wręcz kanapce. Kelkę z leciutkim uślizgiem, ale odskoczył. Widzę dosyć daleko rybę. No, dobre miejsce, ale Ryba jest czujny. Ryba jest czujny i nie takie numery ze mną, kolego. Sarwis niepocieszony po tym błędzie, który spowodował, że stracił prowadzenie. Oj, 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 tu się panowie mocno starli. Lakier się trochę posypał na tor. Przepięknie na tej szykanie widać, jak trzeba zaplanować wchodzenie zakrętu, żeby na ostatnim wyjść maksymalną prędkością. Nightwing CC pokazał to w sposób, przepraszam, perfekcyjny. Niedzial tuż za nim. Ryba troszeczkę odstaje. Czyli jak to się mówi, z przodu wściekli, z tyłu szybcy.
odwrócona kolejność, w związku z tym rozpoczyna ślimak KR, za nim ryba i tak dalej, na ostatnim miejscu wystartuje zwycięzca poprzedniej gonitwy 15-minutowego sprintu. Jak wszyscy świetnie wiemy, te wyścigi trwające dwa razy dłużej, czyli pół godziny, już kategoria prawie wytrzymałościowych wyścigów, charakteryzują się o wiele większą, no może przesadziłem, nie o wiele większą, ale większą intensywnością, dlatego że stawka się ścieśnia. Oczywiście tradycyjnie pierwsze okrążenie pokażę z widoku ogólnego, żebyśmy zobaczyli, jak stawka ciasno jedzie, jak ci, którzy relatywnie byli szybsi w pierwszym wyścigu. Ho, 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 Chris, znowu mści się brak malowań sponsorskich. Jak ci, którzy byli szybsi w pierwszym wyścigu, teraz usiłują przepchnąć się przez stawkę tych relatywnie wolniejszych. Pojęcie szybsi, wolniejsi w przypadku Dywizji 1 jest pojęciem czysto umownym, gdyż tutaj wszyscy są szybcy. Wszyscy są szybcy, co... I oto właśnie kończy się wyścig. Kończy się wyścig. Niespodziewanie. Nightwing CC wygrywa drugie miejsce. Ikthrompel trzecie, ryba. Resztę oczywiście wyczytamy z tabeli. Każdemu gratuluję. Każdemu, kto dojechał. Każdemu, kto wystartował. Żeby tylko nie zrobić fart startu, rozpoczniemy okrążenie z widokiem na Quelksa. Quelksa, z którym kibice wiążą niesamowite nadzieje, bo jest to człowiek z innej planety. W związku z tym nawet zdziwieni jesteśmy, że startuje na kwalifikacjach z trzeciego miejsca, ale coś tak widocznie się stało. Prowadzi Miki Beka, drugi Niedzial. I tak dalej, każdemu z was poświęcę odpowiednią ilość czasu, ale na razie wejdźmy w rytm, wejdźmy w tor, wczujmy się w te zakręty, poczujmy tą gorącą, suchą Kalifornię, ten piasek, który
dookoła otacza tor. O, właśnie widzimy, co oznacza zahaczenie kołami o pobocze. Natychmiast na tor sypią się grudki żwiru, grudki piasku. To nie ułatwi walkę. Na razie cała stawka jedzie zwarta, jedzie gotowa. Każdy poprawia się w fotelu, nerwowo sprawdzając, czy pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa są dobrze dopięte. Pogoda dzisiaj pochmurna, co nie zniechęciło tłumów widzów, jak widzicie, oblepiających płot, szczególnie w newralgicznych punktach toru. Przesiadamy się do Quelksa, gdyż teraz będzie wyjście z słynnego Sweepera. Sweeper, w zależności od wymowy falenickiej, widzimy balony unoszące się w nieruchomym, dusznym powietrzu. Prosta start meta. Królicze ucho. Królicze ucho jest o tyle zdradzieckim zakrętem, że wydaje nam się, że można go przejechać z gazem wciśniętym w podłogę. Nic bardziej złudnego. Nic bardziej złudnego, o czym się pewnie przekonamy. Ta szóstka jak gdyby zyskała już dosyć duży odstęp. Oto piwna ławka. Na piwnej ławce następuje takie małe ścieśnienie. Nightwing CC trzyma się wewnętrznej, ale nie uchroniło go to przed obtarcia pobocza. Pył się sypie, żwir się sypie, opony piszczą. Jest moc. SR Ryba doskoczył. Doskoczył i jest w bardzo niedalekiej odległości od Mike Nadzika. Ichthorn, Perel, Bartolo troszeczkę odstają. Tył stawki, zobaczmy, Bartolo. Zakończyło się niczym niedobrym. Nightwing ucieka, Ryba lekkim poślizgiem pokonuje Królicze Ucho. Nie zyskuje, nie traci. Prawdopodobnie tylko opony mają mu to za złe, ale to wstępna faza wyścigu, gonitwy, więc nic się wielkiego nie dzieje. I wjeżdżamy na piwną ławkę. Też nic się wielkiego nie stało. Co z tyłu, nic z tyłu. To najwolniejsza część toru, najwolniejsza część. Oj, 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 cóż to się stało? Cóż to się stało przed nami? Kelkes, Kelkes. Jego widzowie prawie powypadali z balonów. Kelkes zrobił coś. Nightwing i Emsenadzi. Proszę, spójrzmy, spójrzmy. Operator prawie wypadł z balonu. SR Ryba wypadł z trasy. Tak, tak wygląda. Tak wygląda wypadnięcie z trasy. Prawdopodobnie zamiatarka ukarała ich za zbytnią brawurę. I Nightryba tym sposobem spada na 10. pozycję. Za nim Boro. Boro dopiero wyjeżdża z zamiatarki. 6. miejsce. Quelks wspiął się na 4. miejsce. Niewiarygodne, jak ten człowiek jeździ. Nightwing CC usiłuje się odgryźć natychmiast, ale Nightwing CC nie może zapomnieć, że tuż za nim czai się Magnadzik. I Magnadzik też ma zamiar dostarczyć swoim fanom trochę widoku, trochę adrenaliny. Bartolo na 7. miejscu, ta trójka tutaj walczy. Niedzial tym czyło. Quelks po tych przygodach na 4. miejscu. Bartolo 7. Ktoś tam jeszcze z tyłu na Jak wiemy, najwolniejsi w sprincie z przodu, najszybsi z tyłu, w związku z tym stawka będzie miała na początku tendencję do zacieśniania się. Ci z tyłu będą napierać, ci z tyłu będą napierać. Na razie Boro chce pokazać, że to, co się zdarzyło w sprincie, to był po prostu przypadek. Odskoczył, momentalnie odskoczył, mimo że dwoma kołami szoruje po poboczu, nie daje się wytrącić z równowagi. Zanim ciasno, zanim ciasno, ciasno, ciasno. No, Ryba spada na 4. miejsce, dosyć pechowo, zaraz na samym starcie, ale to chwilowe. Ichthorn.pl dociska Spike'a, Spike się nie daje. Już świeci tam się jakaś drobniusieńka kara, widzę. Spike naciskany przez Rybę
Nie poddaje się, kurzy się. Kłęby kurzu unoszą się nad torem. Trochę działo. Niedzial i Kelkes. Kelkes i Niedzial. Przed nimi Nightwing CC, który wprowadza ich na piwną ławkę. Niedzial wyskoczył na lekko opóźnionym hamowaniu na piwną ławkę. Kelkes nie daje się temu zwieść. Trzyma wewnętrzną. Wie, że piwna ławka potrafi delikatnie wyrzucić na lewą stronę i ani się oglądniemy, jak do piwa wpadają nam kamyczki. Niedzial trzeci. Tu jest ciasno i tutaj prawdopodobnie porobią się grupki, w których do samego końca będzie ciasno. A wszak my wszyscy jeżdżący po wirtualnych torach wiemy, że emocje są wtedy, kiedy jest ciasno. Kiedy jest ciasno. Proszę bardzo. Bartolo, za szybko wyjście z zamiatarki i już się mści tym, że tracimy troszeczkę prędkości na prostej, z czego doskonale Nightwing wykorzystuje. O, Bartolo tym razem poszedł po bandzie, a w zasadzie po poboczu, ale poszedł po poboczu w taki sposób, że przyniosło mu to chwilową korzyść. Jadą lakier w lakier, niesamowita walka. Coś się stało prawdopodobnie. Właśnie Nightwinga wyprzedza po wewnętrznej z zachowaniem pełnego odstępu, pełnego szacunku. Proszę, każdy jedzie własnym przewidywalnym torem jazdy. Wychodzą na prostą start meta. Tym razem Nightwing będzie. Zobaczmy, czy powtórzy ten sam manewr, czyli struga, opóźnione hamowanie. Nie. Tu odległość jest zbyt duża, żeby się bawić w takie manewry. Tak. Widzieliśmy tutaj, no niestety, przez ułamek sekundy Nightwing CC próbował zrobić, ale rozsądnie odpuścił. I królicze ucho. Królicze ucho w zasadzie jest zakrętem, na którym dosyć ciężko jest zaatakować. Tutaj ważne jest, żeby przebyć go z maksymalną dopuszczalną dla tego zakrętu prędkością. I wejście na piwną ławkę. Tutaj zawsze możemy być spokojni, że coś się zadzieje. Widzowie, jak widzicie, siedzą po lewej stronie i patrzą się. Każdy ściska kufel Budweisera. No, tych czterech zawodników pokonało piwną ławkę. Jest bliziutko. Struga aerodynamiczna jest. No to patrzmy. Czy od zewnętrznej, czy od wewnętrznej? Od zewnętrznej atak jest, no, taki brawurowy. Kelk zostawia troszeczkę miejsca, tak jakby kusił. No, wejdź. Castrol corner pokonany doskonale. I królicze ucho. Królicze ucho, zobaczmy, co zrobi. Kelks hamuje w dosyć dziwnym miejscu, prawdopodobnie zbyt szybko wszedł w królicze ucho. Zdecydowanie jesteśmy świadkami w tej chwili chyba jednej na torze walki. I to walki nie o byle co, tylko o Silver. O drugie miejsce. Dosyć zaskakująca taktyczna jazda Kelksa. Wyhamował w miejscu, gdzie większość nie używa hamulca, co pozwoliło mu troszeczkę skorygować trajektorię jazdy. Nightwing dalej trzyma się w takim miejscu, że tutaj może dojść do za chwileczkę zamiany pozycji, ale nie sądzę, żeby Kelks oddał to jakoś tak mimochodem. Jestem jakoś dziwnie spokojny. Zamiatarka. Oj, to był błąd. Nightwing CC nie zdążył go wykorzystać. Może teraz. Pracuje nad szybkim wyjściem z zamiatarki. Udało się, aczkolwiek niespecjalnie dużo zyska. I Castrol Corner będzie widownią następnego ataku. Będzie próba, struga aerodynamiczna. Kelks znowu otwiera zapraszająco zewnętrzną stronę. Jesteś chojrak, to mnie tu atakuj.
No, królicze ucho. Jak zaatakować na króliczym uchu? Przyznam się szczerze, że nie wiem. Troszeczkę się aż zająknąłem, gdyż tutaj wyglądało na granicy kontaktu i Nightwing atakuje na króliczym uchu po zewnętrznej. Bardzo odważny atak. Bardzo odważny atak. Nic więcej nie jestem w stanie w zasadzie wydusić. I znowu doszło prawdopodobnie do delikatnego kontaktu. Zetknęły się czule dwa zderzaki, tylny Quelksa i przedni Nightwinga. Zaorali pobocze. I znowu to samo. Quelks ucieka, Nightwing goni. Niedzial pomalutku poprawia się w fotelu, smakując zwycięstwo. Nightwing. No cóż, przesiądźmy się z powrotem do środka, gdyż wydaje mi się, że stąd się naprawdę doskonale ogląda i możemy dokładnie poczuć i dokładnie rozgryźć plany taktyczne zawodnika. Atak po zewnętrznej na zamiatarce. No naprawdę, Nightwing CC chce tego drugiego miejsca. Pragnie tego drugiego miejsca. Uważa, że mu się należy. Nie wiem jak to było. Nie wiem, nie widziałem tu kontaktu. Nie wydaje mi się, żeby nastąpił kontakt, ale teraz to już jest naprawdę nóż za nóż. Tak, to nie wydaje mi się, że to nie było zetknięcie, ale przepraszam, nie wchodzę w rolę sędziów. Oni będą debatować, będą Skóry oglądać. też, no. Tak. Nic się nie stało. Szachownica dla Niedziala. Szachownica dla Nightwinga i szachownica dla Kel.